I potężna burza. Potężna strefa burzowa. Zaczyna padać, jest godzina 7:47. Zbliża się potężna burza. Potężna strefa. Ja prawie wyłączył, kurde. Były bardzo liczne wyładowania. Piorun za piorunem. Stany Skierniewic nadchodzi, to jest potężna strefa, nad Czechami się wytworzyła. Wczoraj wieczorem już. To będzie potężne zalanie nawet. Liczne wyładowania. Trzeba mi okno zamknąć, bo to trochę niebezpiecznie jest. Pada, kurde. Ciemno zrobiło? Patrzcie, jak się tworzą się te ładowania. Tworzy takie te. Grat już coś zaczyna padać. Coś słyszę. Muszę uciekać. Ciężko tutaj jest otworzyć okno. Wisły. Co się dzieje? Na burzę. No, leci wszystko na te ryby. Teraz się zaczyna. Cały czas się błyska.
duża dawka deszczu. Jeszcze zmniejszył deszcz. Idzie na Warszawę. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. Chyba trochę osłabła teraz. Deszcz. Już nie ma wiatru na razie. Za tym są następnym, na to wow echo. Liczne wyładowania. No, przylało trochę. Ale kałuża się nie stworzyła tutaj. Trzeba ściągaczkę teraz i umyć okna. Taki patent, że szyby są zapadane deszczem, to biorę ściągaczkę i czyszczę, unikam w ten sposób zacieków na szybach później. Pada strasznie.
metalowych części okien. Uderzył piorun, blok, poraził. Na ulicy Płockiej już jest połamane drzewo. Po toru gdzieś. Tacy mają robotę. Z tej strony, o, jeszcze kałuża utworzyła na ulicy. Z tego. Snęło. Już mamy kałużę. Teraz informacja doszła, że szkoła w Zdunach jest zalewana. Strażacy już mają pewne ręce roboty. Czas się błyska. Osob deszcz. Tak wygląda sytuacja burzowa w tej chwili, tutaj są wyładowania liczne. Rozproszone te wyładowania dosyć. Coś się błyska.
pokazało kolejne właśnie przed chwilą wyładowanie. Tutaj widać, że to jeszcze nie koniec. Na chwilę przestało. Kałuża się stworzyła tutaj na ulicy.
z papilaszków rozrywają.